Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w pierwszym odcinku z drugiej serii Piratów Sida Meiera na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie naszą przygodę na Karaibach. Oczywiście zaczniemy od, standardowo od intra, tak? Kiedy to widzimy przeszłość naszego bohatera, naszej postaci. Kiedy tutaj właśnie w czasie wspólnej wspólna rodzinna uroczystość zostaje zakłócona przez wierzyciela rodziny, któremu nasza rodzina była winna pieniądze, całkiem sporą kwotę pieniędzy. No i jak tutaj właśnie widzimy, za długi nasza rodzina trafiła do więzienia, do niewoli, tak? My natomiast jako młody dziedzic uniknęliśmy tego straszliwego losu. No i po 10 latach postanawiamy zaciągnąć na statek, aby tutaj wieść jako takie życie, tak? Na Karaibach. No i oczywiście przyszedł czas, aby zaciągnąć się na statek. No więc zrobimy sobie nasz profil. Oczywiście tutaj stare imię Rychu pozostaje, tak? Ponieważ to jeszcze jest relikt poprzedniej serii. Poziom... Zacznijmy sobie od czeladnika. Potem w razie czego podniesiemy sobie poziom na awanturnika, ponieważ Terminator jest bardzo nudnym poziomem trudności, to jest naprawdę niski poziom. Awanturnik, no to już jest coś. A Water i Rembailo, no Rembailo to już jest taki prawdziwy Jack Sparrow, tak? No natomiast weźmiemy sobie czeladnika, no i jakie tutaj możemy sobie specjalności wziąć? Biegłość w fechtunku, biegłość w kanonierstwie, w nawigacji, w medycynie, dowcip i urok. Weźmiemy sobie biegłość w fechtunku, ponieważ będziemy często walczyli na pokładach statków, tak? Więc ja oczywiście chciałbym być trochę lepszy właśnie w fechtowaniu. A w kanonierstwie sam w sobie jestem dobry. Tutaj nie ukrywam tego. Biegłość w nawigacji. No, w sumie to by było dobre. To by było dobre, ponieważ wtedy lepiej sobie będę radził, nawet gdy będę płynął pod wiatr. Weźmiemy biegłość w nawigacji tym razem. Tak, racja. Weźmiemy biegłość w nawigacji. Ja już wam tłumaczę dlaczego. Teraz, który okres by tutaj sobie wziąć? Weźmiemy sobie legendy bukanierów, ponieważ to jest najciekawszy okres tutaj. No i zaczynamy. Teraz musimy zaciągnąć się na pokład któregoś ze statków, z jednej z czterech frakcji. No i do wyboru mamy Anglików, Holendrów, Francuzów,
No i Hiszpanów. Z tego co pamiętam, ostatnio przyłączyliśmy się do Holendrów. Tym razem jednak przyłączymy się do Hiszpanów. No i tutaj sytuacja się powtarza, że kapitan był jakimś totalnym patolem, który znęcał się nad załogą i no, doprowadził tym samym do wybuchu buntu na pokładzie. No, przygoda zaczyna się iście po piracku, nie da się ukryć. Nie wiem, co on dokładnie tym działem tutaj chciał zdziałać. Taka gra słów, tak? Tak, rakowe żarty powróciły. Nawet rozgrywki nie zaczęliśmy, a tu już trwają rakowe żarty. Nie wiem, co on chciał tym działem zdziałać tutaj. Czy chciał przebić pokład, czy jak? No ale, jak widzimy, kapitan razem z jakimiś swoimi dwoma przydupasami trafiają do szalupy, my natomiast bierzemy nasz statek, no i ruszamy na Karaiby, tak? Żeby tym razem terroryzować Hiszpanów, Anglików i Francuzów, ponieważ w tej serii będziemy kapitanem hiszpańskim i będziemy pomagali Hiszpanii odbudować swoją pozycję na morzach. Oraz postaramy się zająć wszystkie miasta, aby należały one właśnie do Hiszpanów, tak? Może nam się to uda, zobaczymy. Dobrze, jesteśmy w Nombre de Dios. Zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. No dobrze, to jest... Jesteśmy głęboko na terytorium Hiszpanii. Bardzo głęboko na terytorium Hiszpanii. Dobrze, odwiedzimy zatem gubernatora. No, tak wygląda gubernator hiszpański. Są w stanie wojny z Anglikami i Holendrami. Bardzo dobrze. Weźmiemy sobie list kaperski. Czym były listy kaperskie? Listy kaperskie były takimi dokumentami. To nie jest jakiś wymysł tutaj twórców gry. Listy kaperskie to były po prostu takie dokumenty, które sprawiały, że na przykład taki kapitan jak ja dostawał pozwolenie od Hiszpanów, że jeżeli będę zatapiał statki ich wrogów, to oni będą mi za to płacić, tak? Coś takiego, mniej więcej w takiej zasadzie to działało. No i w ten sposób było się kaprem, a nie piratem. To była istotna różnica. Dobrze, tak się składa, że dzisiejszego ranka widzieliśmy tłuściutką angielską barkentynę przybrzeżną zmierzającą w kierunku Port Royal. Więc oczywiście zajmiemy się tą barkentyną. Czym jest barkentyna? To jest taki statek handlowy. Zdaje się, że to jest jednostka płaskodenna, czyli taka mogąca pływać po rzekach też. Nie jestem do końca pewien, czy tak. O, niech on jeszcze odpowie, co wie o Porcie Royal. 260 żołnierzy, to byłby problem na razie, żeby to zdobyć. Nic ciekawego. A, w Puerto Bello mamy piękną córkę. No to oczywiście trzeba się z nią będzie bliżej zapoznać, tak? Handlujmy jeszcze z kupcem. Albo nie, najpierw to odwiedzimy nie kupiec, szkutnik. Slup. Dobrze, sprawdźmy ile slup może mieć dział. To jest ważna kwestia. Slup. I to może mieć 12 dział, ok. Ups, no tak. Czyli 4 miejsca w ładowni musimy jeszcze sobie pozostawić. No i odpływamy. Goddammit! Nie! To było złe, to było złe.
ponieważ nie wyłączyłem sobie caps locka, a caps lock, jak wiemy, w tej grze jest ważny, żeby go wyłączyć już na początku. Ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mogli sterować naszym statkiem, ponieważ ja gram na klawiaturze numerycznej w tym momencie. Ponieważ no tak się gra właśnie w Piratów, że gra się na klawiaturze, cholera, numerycznej. Oni się chyba nie poddadzą tak łatwo, więc przejdziemy do abordażu, czyli do ulubionego zajęcia piratów. Oczywiście wziąłem rapier do szybkiego ataku, no i atakujemy, tak? No tutaj stały element gry, można tak powiedzieć, czyli walka na pokładzie statku, która jest jedną z lepszych rzeczy. Swoją drogą, jak zauważyliście, rozgrywka wygląda płynniej niż w serii pierwszej. Wygląda to lepiej. Dlaczego? Z prostego powodu, zrobiłem po prostu aktualizację sterowników do grafiki i teraz tutaj Fraps pokazuje mi, że mamy 30 do 60 FPS-ów. Chciałem powiedzieć 45. 30 do 60 FPS-ów, co jest wynikiem całkiem dobrym. Dobra. Wynikiem całkiem dobrym, dobra. No. Ach, Rychu, te twoje rakowe żarty. Dobra, zrobimy tak. To wywalimy. Weźmy towary luksusowe, bo to jest cenne. Weźmy przyprawy, bo to też jest cenne. I weźmy cukier na pokład. I popłyniemy do Nombre de Dios. Dlaczego? Ponieważ pohandluję z kupcem i ja mu to wszystko opylę, co zdobyłem. O, tak. No i już mamy troszkę więcej pieniążków, więc odpływamy i płyniemy terroryzować teraz Anglików. Potencjalnie Hiszpanów. O, znaczy się Hiszpanów. Potencjalnie to możemy jeszcze sterroryzować każdą inną frakcję, nie tylko Anglików. Najpierw jednakowoż musimy się tam dostać, więc oczywiście szybciutko tam popłyniemy. Na szczęście słup jest jednostką dosyć szybką i dosyć zwrotną, więc nie będziemy mieli tutaj większych trudności z przemieszczaniem się po Karaibach. Aczkolwiek w przyszłości ja sobie zdobędę inny statek, bo no nie mam zamiaru grać tym słupem do końca rozgrywki. Do końca serii. Myślę, że już w tym odcinku zamienimy go na coś nieco większego. Tylko wykorzystamy tutaj te pozytywne wiatry. Jak widzimy, dobrze wykorzystując te wiatry, możemy bardzo szybko przemieszczać się po Karaibach. Co to jest? O, chodź tu, chodź tym galeonem. Chodź tu! Chodź tutaj tym galeonem. Galeon wojenny, to jest to. To jest to, co jest mi potrzebne. To jest to, co ja muszę zdobyć. To jest to, co ja muszę mieć. Hiszpania wprawdzie za to mnie znielubi, że zatopiłem im takowy galeon. Weźmy sobie miecz, bardziej uniwersalna broń do takiej walki. Ale nam się to przyda. Nam ten okręt będzie potrzebny po prostu do dalszych działań, tak? No i tutaj nazwa Terrible też jest w sam raz. Widzimy, że tu jakieś trojaczki wśród załogi są. Wszystkie identyczne. Świetnie! Jeszcze chirurg mi się trafił. No, to jest fuks! To jest fuks. Bierzemy wszystko. P-
płyniemy do Port Royal, musimy tutaj ogarnąć się. Musimy przezbroić naszą flotę. Odwiedzamy szkutnika. Sprzedajemy. Ulepszamy natomiast naszego Terrible. O, jest ogromny okręt. Fantastycznie. Fantastycznie. Oczywiście zbieramy załogę. Musimy pozbierać załogę. O, jeszcze możemy zobaczyć... O kurczę, no raczej tym razem nie zobaczymy, ponieważ kapitan Kidd, jak wiemy, ukrył tutaj skarby. Dawać go tu. Zaraz go wywalimy na kopach z tej tawerny. Dzięki czemu nasza... Trochę więcej ludzi przyłączy się po prostu do nas. Dawaj, dawaj. Na kopach go z tej tawerny. O! No, i świetnie. Zbierzemy oczywiście więcej ludzików do załogi, ponieważ ludziki muszą być w załodze. A tutaj jak słyszymy narzekania na gubernatora, aczkolwiek my do gubernatora pójdziemy właśnie. A tutaj również weźmiemy sobie listy kaperskie. Ale Santiago ja już nie będę atakował, ponieważ mamy inne cele. Mamy, naszym celem jest bowiem steroryzowanie tutaj naszego wroga, jakim jest... Galeona. Jakim są wszystkie kraje poza Hiszpanią, tak? Musimy jeszcze sprawdzić galeon wojenny. Galeon wojenny przypomina swoją budową kuzynów. Szybkie galeony. Ta wersja została jednak zmodyfikowana tak, aby móc przewozić większą liczbę dział i marynarzy. Większość galeonów wojennych to jednostki bojowe, zaś ich załoga i dowódcy znają się doskonale na rzemiośle wojennym. Galeony wojenne stanowią trzon floty hiszpańskim. Ulubionym manewrem ich kapitanów jest podejście od burty, oddanie druzgoczącej salwy i szybki abortaż wśród dymów wystrzałów. Szybki galeon i galeon flagowy mają niemal identyczną budowę. No i tu mamy liczbę dział 32. Galeon flagowy. Taki by mi się przydał. 40 dział na pokładzie. To by było naprawdę coś. Aczkolwiek na razie... I to mi wystarczy, tak? Płyniemy teraz terroryzować jakieś tutaj... inne nacje, tu jakieś... O, tu w pobliżu są Francuzi, to mnie cieszy, ponieważ będziemy łupić Francuzów. Francuzi jak zawsze dostają łupnia, to zawsze są cioty, zawsze można ich obić. Tu mamy jakiś hiszpański stateczek, który jednakowoż mnie w tym momencie nie interesuje, mimo iż przewozi on żołd, to jest to, no, marny łup. O, tu widzę... Francuski rajder. No cóż, francuski rajder zaraz zakończy swój żywot, swój rajd. To jest to, co ja lubię najbardziej, czyli miażdżąca salwa. Ze wszystkich 32 dział. A, jeszcze się nie poddadli. No co za typy. Co za typy. Oczywiście zaraz ich tu wykończymy. A, kurczę, ten jest całkiem dobry. Ten kapitan jest całkiem dobry. Aczkolwiek to możliwe dlatego, że... że po prostu nie brałem tej biegłości w fechtunku. Pytanie, dlaczego właśnie... Super, bierzemy ich. Pytanie właśnie, dlaczego wziąłem tym razem tą biegłość w nawigacji, ponieważ te okręty są dobre, ale tylko w momencie, kiedy płyną z wiatrem. One płynąc pod wiatr są, no, bardzo słabe.
pod wiatr galeony sobie w ogóle nie radzą. To nie są fregaty, żeby właśnie nawet pod wiatr sobie świetnie radzić. One z wiatrem sobie płynąc będą sobie dobrze radziły, ale pod wiatr no to już tak trochę kiepsko. Tutaj zresztą jak widzimy, ten okręt też potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się rozpędzić. No on jest po prostu duży, tak? To jest ogromna jednostka. Galeony miały nawet coś około 100 metrów mogły chyba nawet mieć, dokładnie nie pamiętam, ale jak na tamte czasy to były giganty. Tutaj no niestety chyba go nie dopadnę, tego słupa. No widzę, że on tu, no dokładnie, on był za szybki, on był za szybki. Nie dałem rady. Co to płynie? Dobrze, jaki szybki galeon? To nie, to szybkie galeony mnie nie interesują. Mnie teraz interesowałby tylko galeon flagowy. Ale my teraz popłyniemy sobie tutaj troszkę właśnie pod wiatr niestety. Po co popłyniemy pod wiatr? No cóż, no, powód jest prosty. Żeby steroryzować Francuzów. Popłyniemy do Tortugi oczywiście. Tutaj zabieramy załogę. Zabieramy naszych ziomeczków na pokład. Odwiedzamy szkutnika. No i odpływamy. Musimy trzeba narabować trochę pieniędzy, żeby mieć tu z czego żyć, tak? No, z rabunku i gwałtu utrzymywać się będziemy. Czyli musimy porabować trochę. No tu jakiś przemytnik, ale oczywiście ów przemytnik źle skończy. Ach, przestrzeliłem. To jest też dobra metoda, żeby walić w żagle. Ponieważ jak wiemy, statek bez żagli nigdzie raczej nie popłynie. No dobra, spory 100 złupów? No, nie powiedziałbym. Płyniemy dalej w stronę Tortugi. Tortuga swoją drogą nie zawsze była francuska. Tortuga mogła być też piracka, tak? No, ktoś tu chce powalczyć. A może jednak nie. Aczkolwiek wpadniemy do tawerny. Zgarniemy ludzi na pokład. Czyli mamy już około 200 załogi. O, świetnie. Puerto Principe. Południowy wschód od Puerto Principe. Południowy wschód. Mhm. Zobaczmy, gdzie to jest. Puerto Principe. Puerto Principe. Puerto Cabello, Trinidad, Puerto Bello, Veracruz. A, tu jest Puerto Principe, południowy wschód. Tak? Mhm. Dobra. Chodź tutaj, mały tłuściochu. O, ten jak widzicie nawet nie dał mi listów kaperskich, no co za typ. Dobra, odpływamy. Oczywiście napadniemy na ten frachtowiec. A teraz będziemy tutaj manewrowali jak czarna perła w... Znaczy, jak ten statek w
pierwszej części Piratów z Karaibów, gdy uciekali przed Czarną Perłą właśnie. O. Dawać, dawać, walczymy! No i świetnie. Kapitan wyleciał za burtę. My oczywiście bierzemy wszystko. Płyniemy dalej. Musimy ogarnąć sobie ten frachtowiec, on jest nasz. I oczywiście walcz... Wow! Ej, jaki on jest dobry! Kurde, taki tłuściocha umiał się na linię bujać. No proszę, proszę. Taki grubas. Grubasek. No Francuz w końcu, no czego się spodziewać, tak? Do tego kupiec. No ale to mu nie pomogło. Oczywiście skończył jak wszyscy. Zabieramy załogę na pokład. Bierzemy wszystko. O! Muzyczka tutaj informuje, że chyba ktoś po mnie ruszył. O, jeszcze Anglicy. No to oczywiście. Dlaczego by nie? Anglików też zatopimy. Zatapiamy Francuzów, zatapiamy Anglików. Wszystkich zatopimy. No cóż, no pinkom to raczej nie wygrają, aczkolwiek nie jest to niemożliwe, można taką pinką zająć galeon. Wystarczy wypowiedzieć mu walkę na pokładzie i pokonać kapitana, tak? Jest to oczywiście możliwe. Dobrze. No i tutaj... niestety biedak ma problem. Zatapiamy statek, ale bierzemy wszystkie surowce, wszystko co było na pokładzie i płyniemy. O, francuski łowca piratów tutaj próbuje mnie gonić, ale oczywiście nie pozwolimy mu się dopaść. My musimy dopłynąć do Santiago, ponieważ w Santiago chcę sprzedać to wszystko co narabowałem. To będzie dobre, jeżeli uda mi się to właśnie tutaj sprzedać. Jeszcze chciałbym też ten skarb wykopać w tym odcinku. To byłby naprawdę zacny odcinek, zacny początek serii. Dobra. No to pora pohandlować z kupcem. 32 działa tylko potrzebujemy. No i już troszkę się dorobiłem. Jak widzimy już mamy 3000 złota. Jeszcze zobaczmy tylko... całkowita ładowność 90, czyli mogę mieć 48... Tak, 90? 90... O, jasne. Number Idios się ukrywa. Dobra, zajmiemy się nim. Ale to w następnym odcinku. A srebrna flota gdzieś tu płynie, ale nie będziemy jej oczywiście teraz atakować. 90... Czyli 58? 40... Nie, chwila. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Tyle mogę sobie zostawić chyba. A zaraz zresztą to sprawdzę. Naprawiamy. Sprzedajemy. Handlujemy z kupcem. Tak, dokładnie. No, problemy z liczeniem. Problemy z liczeniem. Niestety jest poranek. Mhm. No. I jak widzimy, już jesteśmy hiszpańskim kapitanem. No i dostaliśmy też... O! No proszę. Tutaj mamy też piękną córkę. No proszę.
swoją drogą fajną makietkę. Chodzi mi o kolor, nie o dekolt tutaj, bo wszystkie one są tak zazwyczaj wydekoltowane, te piękne córki. Chodziło mi jednak o kolor, że ten czerwony naprawdę fajnie wygląda. Dobra, płyniemy jeszcze po skarb. Tam widzę punkt nawigacyjny do tego skarbu. Tutaj gdzieś powinien ten skarb leżeć sobie. No, tylko że my znowu płyniemy pod wiatr. No i to może być problem, tak? Czy to są szczyty kapitana? Tak, to są szczyty... Szczyt kapitana to jest. To jest punkt orientacyjny, czyli gdzieś tutaj powinien być ów skarb. No i oczywiście rzucamy kotwicę. Jakieś punkty orientacyjne zdałoby się znaleźć, bo na razie żadnych tu nie widzę. Tu mamy jakąś ruiny świątyni. Wow. A tu jest totem. Czyli skarb powinien być... gdzieś tu, w tą stronę powinien gdzieś być. O, dokładnie tak, dokładnie tak. No, to kopcie, moi drodzy panowie, kopcie, kopcie. No i świetnie. To był zacny początek serii, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Piratów Sida Meiera, gdzie będziemy dalej pracowali dla Hiszpanów i będziemy się starali cisnąć wszystkie inne frakcje. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.